Urszula Wucewicz, witam Państwa w studiu Gdynia Filmowa. A moją gościnią jest Pani Maria Zmąska. Dzień dobry. Na festiwalu możemy zobaczyć Pani debiut. Pod tytułem to nie mój film, ale jednak ten film jest bardzo Pani. Skąd ten tytuł? Bardzo trudno mówić o tytule tak przed zobaczeniem filmu, chociaż wiem, że zaczynamy przygodę z filmem od tytułu, ale to nie mój film, ponieważ my w bardzo lekki i pełen humoru sposób opowiadamy o związku, w którym jednak chyba nie chcielibyśmy się wcale znaleźć. No właśnie, bohaterowie stają przed ważnym wyzwaniem. Dlaczego idą wzdłuż Bałtyku, a nie na przykład w góry? To jest taka historia, że on chodzi po górach, ona wprost przeciwnie, czyli woli siedzieć i pić cappuccino machając nóżką na jakimś pięknym deptaku, ale postanawiają się spotkać i to on proponuje, że ktoś bez przygotowania nie może pójść na prawdziwą górską wyprawę, więc on próbuje pokazać jej swój świat. Uważa, że żeby coś się zmieniło, trzeba wyruszyć w podróż, no ale ta podróż musi być po prostu bezpieczna. Dlatego nie zabiera jej w górę, ale próbuje stworzyć nad morzem takie same warunki, czyli tak jakby poza plażą była przepaść, nie mogą zejść z plaży. I wszystko muszą wziąć ze sobą, tak jak się idzie w górę. Nie mogą skręcić po prostu tam do sklepu i coś dokupić. No właśnie, bo wszystko mają ze sobą, prawda? Wszystko muszą wziąć ze sobą. Takie są zasady tej podróży. Mhm. No właśnie, podczas tej podróży czeka na nich bardzo, bardzo wiele wyzwań. Ale chyba największym wyzwaniem jest taka nieumiejętność komunikowania się. No dokładnie tak o tym jest nasz film, o nieumiejętności komunikowania się, o tym, że bardzo trudno jest dogadać się nawet z najbliższą osobą, a co dopiero z całą resztą świata. I o tak, to jest film o braku komunikacji i o braku umiejętności spotkania się takiego prawdziwego, szczerego z drugim, nawet najbliższym człowiekiem. Czyli właściwie cały czas musimy się tego uczyć? Czy jest jakaś recepta na to, żeby się tej komunikacji nauczyć? Ja nie mam pojęcia. Myślę, że cały czas się uczymy, ale to, co proponują nasi bohaterowie, to, żeby stworzyć sobie wspólne wyzwanie i ruszyć się po prostu z kanapy. Tak, ale mówi się też bardzo wiele o tym, że jakby receptą na udany związek jest znalezienie wspólnej pasji. Czy to jest taka forma też połączenia wspólnych, szukania porozumienia? Myślę, że to jest dalekie, ta wyprawa jest daleka od nazwania tego wspólną pasją, ale wydaje mi się, że tutaj jeden z krytyków powiedział krytycznie na temat naszego filmu, że to jest film, tam nie ma o wymyślaniu sobie problemów, jakich nie ma. I ja tą krytykę uważam za sedno naszego filmu tak naprawdę. Mhm. Czyli nie mamy problemów w naszym życiu. Żyjemy w apoteozie przesytu i w bólu takiego niezaspokojenia związanego z tym. Więc problem albo zadanie warto sobie czasem rzeczywiście wymyśleć. Takie, które może być wyzwaniem, a nie czymś, co po prostu prowadzi nas do jakiejś czarnej dziury, kłótni i co za tym idzie, po prostu takiej gnuśności albo ranienia się nawzajem. No czasami wyzwaniem dla związku bywa choroba albo narodziny dziecka, więc ja myślę, że w takim dojrzałym związku to wyzwań jest bardzo dużo. A co jak nie ma? A co jak nie ma? To też jest wyzwanie. A co jak nie ma? Właśnie nikomu nie życzę choroby, dzieci życzę, ale z drugiej strony to też nie jest fair załatwianie sobie własnej pustki tym, że no to choć będziemy mieć dziecko, prawda? Bo to na chwilę pomaga, wiem coś na ten temat, mam trójkę dzieci, ale to nie załatwi niczego między ludźmi. Oczywiście dziecko jest świetnym rozwiązaniem, bo wystarczy, że ma 38 temperatury i szybko się ustawia
szybko się ustawia cały świat w odpowiednim systemie wartości, ale myślę, że nie wolno nam podejmować takiej decyzji, jeśli nie możemy się dogadać między sobą. No. Właśnie, a bardzo często o tym zapominamy, prawda? Właśnie podejmując różnego rodzaju nowe wyzwania, jak to pani określiła, ale też jakby nowe też etapy w związku, prawda? Tak myślę sobie, że są, że w związku są różne etapy, prawda? Które chcemy jakoś, tak się mówi, a chcemy pójść do przodu, naprawdę przenieśmy się na przykład do, nie wiem, większego domu, prawda? Albo nie wiem, albo może przenieśmy się do innego miasta, ale to jakby nic nie załatwia, prawda? Jeśli nie ma porozumienia pomiędzy tym dwojgiem ludzi. Myślę, że też to nie tylko chodzi o porozumienie między dwojgiem ludzi, ale też porozumienie z samym sobą w tym wszystkim, no bo jednak każdy tutaj walczy o swój własny świat. Mhm. Mogłybyśmy rozmawiać godzinami o tym wspaniałym filmie. Trochę nas goni czas, a ja jednak chciałabym też wrócić do pięknej formy wizualnej tego filmu. Jestem oczarowana kadrami. Tym, jak ten film został pięknie opowiedziany właśnie, sfotografowany, jak pięknie pracuje kamera. Jestem onieśmielona i myślę sobie, że to taki chyba pierwszy film, który tak pięknie pokazuje Bałtyk. Bardzo dziękuję za te słowa, no ale tutaj chyba głównie możemy zawdzięczać to temu właśnie Bałtykowi, który jest bardzo wymagającym operatorem obrazu, ale ma zawsze dobre światło, więc trzeba być bardzo szybkim i bardzo dobrze przygotowanym, ale on już sam się filmuje. To prawda. To prawda. Gdzie państwo kręcili zdjęcia do tego filmu? My zaczęliśmy na zachodzie, jeszcze za Mielnem, ale nie mogę powiedzieć, gdzie skończyliśmy. Dobrze, oczywiście, jasne. Ale my jesteśmy w Gdyni. I chciałabym się dowiedzieć, jak ta Gdynia dla pani pachnie? Dopiero ją odkrywam. Bardzo, bardzo podoba mi się to miasto. Wszystkim nam się bardzo podoba, ale najbardziej może pachnie, wiadomo, i to jest coś, co zawsze koi, ale też bardzo podoba mi się tutaj pewna lokalność. Taka, że nie mieszkam w hotelu, mieszkam gdzieś dalej, ale ma pani w sklepie robi mi już kanapki na drogę, bo wie, że się spieszę i nie mam kiedy zjeść. I taka jakaś w ogóle ciepło ludzi, takiej lokalności. A gdybym panią zapytała, jakim filmem jest Gdynia, to co pani by powiedziała? Jakim filmem jest Gdynia? Nie umiem na to odpowiedzieć. No dobrze, a jaki dźwięk w takim razie ma Gdynia? Na razie kojarzy mi się z taką ekscytacją związaną z tym, że pokazuję tu film, że to jest mój debiut, no to jest mój jakby pierwszy raz w tym świecie, więc jest takim... I też spotykam się z tak pięknym odbiorem i takim entuzjazmem, więc nie, jakby mam barierę swojej własnej ekscytacji, żeby po prostu wszystko odebrać. Fajnie, że jest morze i można tam na chwilę przynajmniej uciec. Jesteście bardzo szczęśliwi, że macie je na wyciągnięcie ręki. Tak, to prawda i tego nie doceniamy, prawda? To zastanawiam się, to może w takim razie nakręci pani następny film właśnie w Gdyni albo o Gdyni. Bardzo bym chciała. Świetnie. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. No i samych sukcesów. Dziękuję bardzo.